Mam jeszcze izolację. Owinę to taśmą, coś takiego udało mi się dostać. Tu będzie to fajnie widać, bo przed chwilą sobie na to patrzyłem. W których miejscach jeszcze ciepło ucieka. Elegancko się to tam sypuje. Siemano, witam na kanale. Dzisiaj taki temat. Będę chciał poprawić izolację jeszcze raz i bufora, i wszystkich rurek. Mam jeszcze izolację owinę to taśmą. Mówię, że wszystkie wrzesień, co były spalone, muszę je wymienić i zaizolować to wszystko. W buforze dosypię jeszcze granulat, bo akurat coś takiego udało mi się dostać, bo pewnie tu jeszcze podsypię. W niektórych miejscach po prostu jest dziura. Zaraz otworzę wieko i zobaczymy, jak tam wyglądają, jak to wygląda ten granulat, który wcześniej dosypałem. Jeszcze będę chciał zaizolować te wszystkie mówki, bo znalazłem gdzieś na jakimś filmiku bardzo prosty, ale pewnie skuteczny sposób. Także co, bierzemy się do roboty. O, tak to wygląda w środku. Ciepełko tu bije na buforze. 67 stopni. Będę musiał jakoś tam poupychać to pewnie jakimś drutem albo coś. Spróbuję jak najniżej i wtedy jeszcze dosypać ten pozostały granulat. Ta ilość, która tu była, weszła bez najmniejszego problemu. Także jeszcze będzie tu co dokładać. A że wymieniałem granulat z tej takiej pufy do siedzenia, to pozostałą część mam. I a ja tu wsypię po samą górę i zobaczymy, jak wtedy będzie. Tak, elegancko się to tam wsypuje. I tak zasypiemy po samą górę. Muszę przerwać dosypywanie, bo granulat już wysypuje mi się przez te szpary. I myślałem, że to później wezmę się za to izolowanie tych mufek, ale trzeba to zrobić już. Mówię, podejrzałem bardzo prosty i fajny sposób, który chyba się powinien sprawdzić. Kawałek otuliny, szara taśma i powinno grać. No i elegancko, tu mamy pełny zasyp. To już możemy zamykać. Tu już mniej więcej zaizolowałem te mówki. I teraz będę brał się za rurki. Dobra, tu już wymieniłem te spalone otuliny. Na nie wjedzie jeszcze jedna większa. A na koniec taśma aluminiowa. Także idziemy dalej. No jest zaizolowane. Dwie otuliny i folia. Tu też. Powiem tak. Nie sądziłem, że to trzeba będzie tak dużo czasu na to, żeby to zrobić. Jeszcze skoczę po tą moją małą termowizję. Zobaczymy,
jak te temperatury się układają na tych otulinach. A jak na tej, bo tej jeszcze nie zaizolowałem, bo tu będę wymieniał ten zawór zwrotny, więc tego jeszcze nie oklejałem. Tak, zabezpieczyłem te nyple. Jest różnica, to już jest normalnie chłodne. Ale to jeszcze zobaczymy na tej małej termowizji. No i witam. Po kilkudniowym użytkowaniu, na podsumowaniu. I co? No, na pewno jest różnica w temperaturze w kotłowni. Szkoda, że nie zamontowałem wcześniej termometra, bym miał porównanie z temperaturą, jaka jest teraz, a jaka była wcześniej, ale na pewno było cieplej. Co zauważyłem? Może to jest jakieś błędne spostrzeżenie, ale temperatury na buforze równiej się rozkładają. Dłużej jakby utrzymuje się na całym, na całej wysokości taka sama temperatura, jakby pewnie po prostu dlatego, że lepiej się rozkłada ciepło. I co? Jest mega profesjonalny sprzęt. I co? Jakoś pod kątem będę musiał wam to dać, bo jak dam bezpośrednio, to będzie odbijało. Ale w porównaniu do wcześniejszego, to wiadomo, i tak on, tak jak to wcześniej mówiłem, on sobie łapie jakby najcieplejszy punkt. Ale ten najcieplejszy punkt tej izolacji, bo teraz celuję właśnie na tą izolację, jest to powiedzmy 14 stopni, gdzie normalnie obudowa ma 12, czyli robi robotę. Zobaczymy jeszcze tu na górze. Tu będzie to fajnie widać, bo przed chwilą sobie na to patrzyłem, w których miejscach jeszcze ciepło ucieka. Może to jest też wina tego, że ta folia odbija, ale ta folia aluminiowa, ale mimo wszystko tu można zauważyć, że czyli tu jest troszeczkę jeszcze jakieś miejsce, w którym ucieka ciepło. No i gdzie? Zawór. Wiadomo, nagrzewa się. Odpowietrznik. Ostrość. Odpowietrznik. Tutaj będzie fajnie widać, jak wyskakuje po kolei to filtr skośny, zawór i pompka, filtr, zawór i pompka, a pozostałe rurki no są niewykrywalne, czyli nie generują jakiegoś ciepła. Tak samo wygląda sytuacja tutaj, prawda, pompka. A z tyłu no, z tyłu ta otulina już jest tak jakby no nie wydziela ciepła. Dobra, bo bateria także do brzegu. Podsumowując, no, izolacja robi robotę, bo jest to nawet odczuwalne temperaturze w kotłowni. Z takich rzeczy, co jeszcze możemy sobie zobaczyć, to chwilkę, kurczę, ciężko. Akumulator na szczęście się nie grzeje, kable też na nim, a jak UPS, no UPS po prostu tu tylko w tym miejscu, gdzie jest wyświetlacz. No tak, tu z boku. Ok. Także podsumowując,
Jeśli ktoś się zastanawia, czy izolować, czy nie, izolować. Chyba, że ma kotłownię w środku domu i otwiera drzwi. A jak ktoś ma kotłownię w piwnicy, to nie ma potrzeby tu grzać. I tak jak mówiłem, od razu czuć różnicę. Jeszcze tak na marginesie. Czy zauważyliście wstęp? Troszkę się pobawiłem. Dajcie znać, czy takie coś, taki skrócik mały na początku wam by się podobał. No i po staremu, dla tych, co dotrwali do końca, dla was łapka do góry. Dajcie znać w komentarzu, czy taki wstęp by wam się podobał i żeby był zawsze. Ja kończę i bez odbioru.